Zadanie z reprezentacji Polski. Dzisiaj zrobimy sobie taką analizę, czy możliwy jest właśnie wybór tej Jacka Magiera. No bo ostatnio taką kandydaturę zaproponował Bogusław Leśnodorski. Natomiast pytanie, czy rzeczywiście jest to dobra kandydatura, czy w ogóle ją... ...części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwono dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zarejkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. reprezentacji Polski, pierwszej reprezentacji, no bo przecież młodzieżówkę już wcześniej prowadził e, i miałby zastąpić na tym stanowisku Czesława Michniewicza. Takie pojawiają się właśnie teraz spekulacje. E, taką kandydaturę zaproponował ostatnio y, tutaj. Bogusław Leśnodorski, no ale wiadomo, przecież Bogusław Leśnodorski nie jest prezesem PZPN-u. Do tej kandydatury też się odniósł Tomek Ćwionkała na swoim kanale na YouTube. To też jest ciekawa sprawa, tak? No bo tutaj po prostu brane pod uwagę są różne nazwiska z polskiej ligi. No a rzeczywiście sporo osób zastanawia się, czy Jacek Magiera, czy to jest w ogóle dobry pomysł, tak? Czy to jest w ogóle możliwe. Ja muszę powiedzieć w ten sposób: na pewno. Tutaj jest to dobry pomysł. Po części zgadzam się z tą opinią Tomka Ciąkały, natomiast po części nie zgadzam się. Tomek Ciąkały mówił, że to nie jest jeszcze ten moment za wcześnie, żeby po prostu został selekcjoner reprezentacji Polski Jacek Magiera. Moim zdaniem nie. To jest po prostu ten moment. Znaczy, nie mówię, że akurat musi teraz zostać, natomiast ja nie uważam, żeby Jacek Magiera. Miał jeszcze coś udowadniać, miał jakiś tytuł mistrzowski zdobyć i tak dalej. Jest w stanie praktycznie prowadzić Jacek Magiera z marszu, praktycznie z buta reprezentację Polski. Nie uważam, żeby po prostu Czesław Michniewicz był lepszym trenerem niż Jacek Magiera. Oczywiście może być bardziej utytułowanym i tak dalej. Natomiast to jest to zupełnie inny typ warsztat, praktycznie pracy trenerskiej. Jeżeli byśmy zamykali się po prostu, jeśli chodzi o trenera z Polski, no to Jacek Magiera na pewno jest tutaj dobrym kandydatem. Natomiast pytanie, czy rzeczywiście jest to dobra opcja jakby na teraz, tak? Czy jest to po prostu dobra opcja, dobry wybór na teraz? Na pewno dużym mankamentem, czy dużym minusem, jeśli chodzi o Jacka Magiery, tak, to jest praktycznie tutaj pewien jego, no tutaj po prostu pewna tej przerwa jeśli chodzi o jeśli chodzi po prostu o sukcesy tak zdobywane z drużynami, które po prostu prowadził, bo tego na pewno po prostu wszyscy oczekujemy, tak widzimy tutaj, że mamy śląsk Wrocław w 2021 do 2022, młodzieżówka U19 U20 moim zdaniem to jest naturalna kolej rzeczy, także po prostu trener prowadził młodzieżówkę U a później po prostu prowadził pierwszą reprezentację. Taki model ma miejsce w Niemczech i on się dosyć dobrze spisuje. Tak? Chociaż no teraz ostatnio no to nie do końca, no ale tam jest jakby inny problem, Należałoby aby szukać po prostu winy w sieci piłkarzy, a nie doszukiwać się ciągle zmiany selekcjonera czy kwestii trenerskich. Tak? Natomiast y, y, wydaje mi się, że takim mocną kropką nad i czy takim argumentem, y, właśnie, y, który przeważył Zajackiem Magierom. Byłaby kwestia, gdyby na przykład Jacek Magiera w ostatnim czasie zdobył jakiś spektakularny sukces, tak? Z drużyną, którą prowadził, e, aczkolwiek wydaje mi się, że warto byłoby spró spróbować praktycznie e, tego po prostu trenera, tego praktycznie trenera, bo my mamy też ciągle jakby kompleks piłkarzy, którzy są w kadrze. Typu, jak mamy na przykład Roberta Lewandowskiego czy Wojtka Szczęsnego, to musimy brać jakieś po prostu nieprawdopodobne nazwiska e, trenera, najlepiej Pep Guardiola, tak, Jose Mourinho, e, bo tylko po prostu oni mogą poprowadzić reprezentację polską. No to jest absurd, to jest absurd, tak? Zobaczmy sobie na reprezentacji Argentyny, że oni wcale po prostu nie mieli jakiegoś niesłychanie popularnego z sukcesami utytułowanego selekcjonera. A reprezentacja Argentyny zdobyła Mistrzostwo Świata. Wiadomo, te, też tam jest ogromna rola Messiego, ogromna rola po prostu zawodników, którzy my, my, tak są kluczowymi zawodnikami w swoich klubach. E, natomiast y, to nie jest tak, że nagle przyjdzie jakiś nowy trener i y, zaczaruje po prostu tych piłkarzy, wymyśli po prostu tak koło na nowo. No to jest absurd dla mnie, nie ma co tutaj szukać. Jakby ja, ogóle, ja jestem w ogóle zwanikiem, że to powinien być jednak trener z Polski, tak? Żeby nas później tak nie wystawił tak jak Paulo Sosa. Natomiast no, na pewno też trzeba pamiętać, że to na pewno były po prostu na pewno byłyby pewne różne, bo my tego nie widzimy, tak? My dopiero dowiemy się, jak na przykład zostanie ogłoszony nowy trener czy selekcjoner. Natomiast my nie wiemy wielu zakulisowych, albo na przykład jakiś trener nie chce zrezygnować z dotychczasowej pracy, na przykład Marek Papszum, tak? Chociaż nie wiem, jak on dostał propozycję, to mógłby wtedy zrezygnować z prowadzenia rakowa Częstochową, częstochowy. E, aczkolwiek, na przykład, jakbym ja miał po prostu stawiać na szali Jacek Magiera i trener Paprzunt, to moim zdaniem Jacek Magiera bardziej po prostu tak e, powinien prowadzić. Gdyby było takie e, równanie matematyczne, że tak powiem, tak, e, tak bym to po prostu e, powiedział, właśnie. Był też po prostu brany pod uwagę trener Urban, e, no to też jest dosyć dobra kandydatura, ciekawa faktycznie kan kandydatura. Natomiast widzimy tutaj że od 22 marca 2021 roku trener Śląska Wrocław 8 marca 2022 roku został zwolniony z tej funkcji. Czy to jest tak? Tutaj to jest takie tak kto jest praktycznie lepszym trenerem jeśli chodzi o tutaj kto by był lepszym selekcjonerem, jeśli chodzi o poszczególnych trenerów? To powiem tak, Magiera Papszun wybrałbym po prostu ma, e, Magierę, tak? E, Urban e, Magiera wybrałbym praktycznie Urbana. E, na przykład e, tutaj e, e, Papszun Urban, e, wybrałbym Urbana mimo wszystko, tak? E, więc w ten sposób też po prostu trzeba by to z, zobaczyć, przeanalizować. Natomiast tak powiem, no, tam się pojawi po, pewnie też wiele e, takich o, pewnie też po prostu wiele takich tutaj okoliczności, tak? Czy trener chce prowadzić na jakich warunkach? Ehm, bo ja mówiłem o tym no na przykład, tak? Czesław Michniewicz e, przestał być selekcjonerem e, z końcem tamtego roku. To też może być niekorzystne dla potencjalnych, praktycznie tutaj, e, kandydatów, tak? No bo mimo wszystko Czesław Michniewicz odniósł sukces z tą reprezentacją. Wiadomo, ta afera premiowa i tak dalej to już jest inna sprawa. ale na przykład e, to, to, to co po prostu, tak? E, jakby w ogóle teraz się zapomina o tym, czego dokonał tutaj e, Czesław Michniewicz, tylko skupia się cały czas na jednym e, aspekcie, tak? Być może właśnie takim trenerom nie będzie na tym zależało, żeby właśnie po prostu tak poprowadzą, no wiadomo, reprezentacja to już w ogóle jest, tak, zaszczyt, żeby ją prowadzić. No, ale na przykład stwierdzą, że tutaj tak przyjdą po prostu, poprowadzą tą drużynę na 3-4 miesiące. Potem zostaną zwolnieni, pomimo tego, że, osią, że osiągną praktycznie sukces, tak? Bo wiadomo, że prędzej czy później podzięk podziękuję im się, tak? Podziękuję się takiemu trenerowi. Natomiast, żeby rzeczywiście po prostu podziękować mu w momencie, kiedy jakby na przykład wyniki sportowe nie są niezadowalające i tak dalej, tak? Żeby po prostu były tu racjonalne przesłanki. No więc tak wygląda sytuacja. Jeśli chodzi o Jacka Magiera, pewnie wydaje mi się, że tutaj oczywiście prezes PZP-u Cezary Kulesza wyskoczy jak Philip Skonopi i nagle po prostu zwoła konferencję prasową albo wrzuci na Twitter właśnie, że taki, taki trener został zakontraktowany i to pewnie się po prostu pojawi nagle, wszyscy będziemy zaskoczeni. Natomiast no niewątpliwie Jacek Magiera jest brany praktycznie pod uwagę, tak? jest on po prostu brany tutaj pod uwagę. Moim zdaniem bardzo dużym atutem jest to, że o tym młodzieżówki wcześniej prowadził. tak. No sporo z tych zawodników dzisiaj występuje jednak w pierwszej reprezentacji to też jest kluczowy Aspekt, chociaż no, wiadomo, że ci że też się troszeczkę zmienili, oni poszli do klubów zagranicznych i tak dalej, tak? ale to jest ciekawa opcja, tak? to jest ciekawy faktycznie pomysł. Jestem ciekawcowy na ten temat. co to wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, zostawcie suba, trzymajcie się, cześć.